Witam was w dzisiejszym odcinku przygód z Felkeliuszem. Atakujemy Śnieżkę. Featuring Monika, siostry Oliwia Wieczorek. Featuring Oliwia Jesior and Conor McGregor. Co by tutaj jeszcze dodać? Jesteśmy w Karkonoskim Parku Narodowym, położonym na Dolnym Śląsku, graniczącym z Czechami. Jesteśmy w dobie naprawdę ciężkich czasów, ponieważ, jak już wiecie, pandemia koronawirusa daje się we znaki. Wszystko pozamykane, niestety. Trochę scenariusz jak z The Walking Dead. Dajcie kciuka w górę, jeżeli oglądacie The Walking Dead. Kliknijcie dzwoneczek i zasubskrybujcie ten kanał. Dobrze jest, Oliwia już ma takie czerwone policzki. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, na boss, mieszane glos, I'm a bitch. Także teraz sobie idziemy, każdy na swoich nogach, oprócz mnie. Jest fajnie, no, pokaż jak się cieszysz. Jest fajnie, więcej ciężaru zaraz mnie zrzuci. Ja się wyrobią trochę nóżki. Myślisz, że ja tak nikogo nie nosiłem? No to powiedz mi, kogo nosiłeś. Proszę, proszę. Słucham. Kolega, jak złamał nogę. Tak? Ja no. Słyszałam właśnie historię o koledze. Tak to ja. Witam. Tu z tyłu. O, jest Oliwia. I druga Oliwia. Conor gryzie Mateusza, bo on za wolno idzie, oczywiście. Bo, no nie wiem, nie może utrzymać tego ciężaru i idzie tak mozolnie. Nie wiem, o co mu chodzi. Już dycha. No i tak sobie idziemy. Witamy. Teraz my. Bardzo serdecznie. Na tym... przy wspaniałym vlogu jest to tak zwany wypad w tak zwane góry. Tutaj proszę, mamy tutaj osoby, które są bardziej wygodniskie i mniej. I najważniejszą osobę, Conora. Który nie jest dokładnie osobą, ale jest tutaj w tej naszej wyprawie dzisiaj bardzo ważnym członkiem. Proszę Państwa, przyszliśmy jakieś 3 km. Jest to przed nami 7 i 10 do powrotu, więc idzie nam świetnie. Idzie nam genialnie. Fantastycznie. Fantastycznie. To stopień. Dokładnie. Beautiful. Tak. Mm-hmm. Nawet najlepsi wymiękają. No. Idziemy sobie, a tu zaraz ładnie jest. Czuć wiaterek i czuć, że jeszcze, że mój brzuszek chce jeść. I Mateuszek łóżkowo tak. Gubi jej dlatego. Nie, łóżkowo dlatego, że ja nie mam termomiksa. To znaczy mam. Chodzącego. Dlatego dzisiaj wieczorem. Co pani Monika zje? Pizzę. Z jasteczkami z Domino's. No także weźmiemy 2 inne pizze. I to tyle. Zapomniał swojego jedzenia. Jest to przerwa przy klimatycznej scenerii i to i to jak? Duże i wysokie. Mało który człowiek spełnia, wykorzystuje życie na 100%, nie? Każdy wiesz, praca, dom, dzieci, pies, babcia, kota, żony, pies, nie? I wiesz, i brakuje właśnie takiego, wiesz, bodźca. I to jest taki zapędzony po prostu. Na takim bordowym tle, bo to sobie wyzywa się taką ponurą. Kota, żony, pies tam. Tak, byliśmy tam. Wydaje mi się, że wystawa z częściami ciała była być jakoś. Panowie, rusza tym kuperkiem. Choć jest owcą i beczy, nie daje nam wełny. Za to po skalnych drogach przemyka bez przerwy. No, Mateusz oczywiście pisze z kochankami, bo nie ma co robić. Uszy mu zawiewają, Conor za nim. Chodź, Kondziu, nie bierz z niego przykładu. Thank you.
szybko zmyka. A co muflon? Popsułaś, to miało być takie wyjście dramatyczne i cicho miało być. Oj. Jeszcze raz. Tyle ci pokażę. Zrobię tego. No! To ty? Mi szkalują, czuję się jak orzeł bielik.